Cześć, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Mikołaj. Jestem ja. Tak, jesteśmy. Ogólnie cofam pracą, bo już wszystko mamy poprasowane, żniwa skończone Dożynki, au! i bizona Miki się skował, i header też. I dzisiaj pojadę sobie zbierać słomę na sprzedaż. I będzie git. Którą chcesz przyczepę? Ja sobie autosankę wezmę. Dobra. D47. Ogólnie tyle słomy tam mamy i to jest 38 balotów i nam po prostu tyle, no mam wrażenie, że jeszcze dostanie i jestem tego na 90,9% pewny i no i tak to jest. A ogólnie, a tą 30 gdzieś wysypać, nie? No zetora do świń, a 30 do ten, do tego, na Dmuchnąć do góry. do góry dmuchnąć. Ogólnie mamy świń 53. Przed chwilą, znaczy przed chwilą, dzisiaj sprzedaliśmy 70 sztuk, za transport nas wyszło chyba 2 koła, to dostaliśmy 100 ileś tysięcy, a za, no, 100 ileś tysięcy, kredyt spłaciliśmy i tyle zostało, po prostu, i O, teraz mamy cool. w planach kupować dalej ziemię, no, i się rozwijać, ogólnie. I tak, ja dzisiaj słomę będę zbierał, Miki nie wiem, może Gnojowice wywiezie. No, można by było w sumie. Tu na tym polu koło domu, bo tam na tym polu, gdzie mieliśmy ten rzepak, nie? Tam, gdzie ostatnio było koszone, to tam został gnój wywieziony i przygruberowany. A tam, gdzie mieliśmy baloty, tam, gdzie mieliśmy rzepak ostatnio, to tam przy głównej drodze, jak ktoś wie, to dobrze. To tam też gnój został wywieziony i to trzeba będzie przeorać, bo to wczoraj wywoziliśmy. Wczoraj trochę to padało i już nie było jak kosić, ale dzisiaj wyschło i tu skończyliśmy kosić. No, a Miki, ty coś powiedz, to tą gnojowicę tu wylejesz i najwyżej przygrugerujesz, czy przyłożę, żeby... Nie będę orał, bo kupiłeś. No. No, ale tym drugim kubem. To jeszcze większe gówno. O ty menelu, Union grudziądzą ty. Ej, a czekaj, gdzie? A, tam jest jeszcze jeden balot. Ogólnie nie wiem, czemu się ładuje po jednym balocie, zamiast po dwa. No, dobra. Tak to jest, jak to głupi, jak Chyba szybciej idzie nawet. Ej, jeszcze zostało tego jęczmienia. nie? Podmuchnij na górę też. A, minorynny po przestaje do góry. O, to tam by trzeba przestawić rurę. No, czekaj, no screena sobie robię. Ogólnie ludzie wam powiem, że dzisiaj w przedszkolu byłem czytać dzieciom bajki. Normalnie. Normalnie chodzi, nie Ty zabrałem. idź w stanie. No pewno, pani dyrektor to mówi. Michał, ale ładnie. Nie, patrz, Joachim już od zdjęcia robi, nie? Ja czytać, nie? A ta i ten, nie? I tam jeszcze dwie dziewczyny szły, ale one nic tam nie robiły praktycznie, nie? I o pani tak pyta, kto czyta? Ja mówię, ja czytam, nie? On mówi, to ty masz ładnie czytać, Joachim masz ładnie zdjęcia robić, a dziewczyny mają coś tam, nie? Ale nie są. Wyglądać. Dobra, potem ci powiem coś. Aha, dobra. No, i poszliśmy do tego przedszkola, nie? I tam jednej grupy, potem drugiej, ale do tych dwóch jeszcze nie byliśmy, bo musimy nową bajkę sobie napisać. I ten. Napiszemy bajkę, to pójdę znowu w środę za tydzień. I będzie git. Taka fajna opcja dosyć, bo ocenka wpadnie, zachowania wpadnie, ale chcecie nie ma, no kurde, żyć nie umierać. Same plusy bez minusów. No i dzieciaki się też cieszą. No nie powiem, że nie, bo O, to jest największy plus. tak, uśmiechnięte buźki mieli. Dobra, zapomnę sobie baloty, Miki zatorkiem ciśnie. W ogóle Miki chyba nic nie kupiliśmy od tamtego odcinka, nie? Nie. No, w planach jest kupno siewnika, najprawdopodobniej Unii. Jestem w trakcie z konwersowaniem z człowiekiem, który jest właśnie, ma na sprzedaż takie coś i on to ma wraz z agregatem agromaszu 3-metrowym, ale właśnie nie wiem, czy talerzowym, czy diabki, właśnie to o to się nie spytałem, nie? I tak trochę Ale dupa. chyba diabki tam będą. No chyba, no nie wiem, no się muszę właśnie przedzwonić, bo teraz właśnie mi się przypomniało tak, że kurde, nie pamiętam, czy to były diabki, czy to był ten, czy to był talerzówka.
No ale czuło tam talerzówki, to tam na razie nie potrzebuję, bo może się kupi jakąś. No ale teraz najbardziej będziemy musieli w pola zainwestować i w opryskiwacz chcemy zainwestować i w rozrzutnik nawozów granulowanych. Nie, Miki? No. Widzicie, no i już się mutną, stoi tam, nie, jeździ. Zambino, pani Małgorzata na pokój wjechała. No. Ogólnie łapeczkę w górę możecie sobie zostawić dla zasięgu, bo łapeczki są, komentarze też tak w miarę, ale wyświetlenia są, ja powiem, że ja lubię jak tam jest, wiesz, tak z trzy koła jakby były wyświetlenia, to kurde, to udostępnijcie tam gdzie możecie. I też chciałbym wam podziękować za 100 lajków na fanpage, na fanpage'u. Jak ktoś nie był jeszcze, to tam w opisie jest link. Zapraszam, zapraszam, teraz tam się będą foteczki pojawiały i w ogóle, bo widzę, że tam aktywność jest. Bo 7 wrzuciłem wczoraj zdjęcie takie na podziękowanie, bo się kapłem, że jest to ten. Mówię, dobra, to jakieś zdjęcie wrzucimy z farminga. Wrzuciłem właśnie po wczorajszego live'a, to 7, 7 reakcji wpadło, bo łapeczek właśnie nie było, ale to jest super. Niektórzy superki nawet dawali, więc to mi się podoba. No i to będzie git. Dobra. Tylko muszę teraz tak. Co? Nie. Dobra. No, więc jak ktoś jeszcze lajka na fanpage'u nie zostawił, to zapraszam. No, a jak ktoś dopiero wbił na odcinek i sobie przewinął, więc łapka w górę i subik, jak ktoś chce, to może dać subika jeszcze. Dobra, lecimy na skup z tą tłumą. No, aby 8 balotów, ale zawsze coś. To będzie robił później. Bo po prostu nie mamy gdzie tego zbytnio schować. No później zobaczę. Zobaczę, która to będzie minuta, jak wrócę. Może popaliło się, powiedzieć. A ogólnie tą naszą dwukółkę, jak ktoś kojarzy, tą co mieliśmy do włożenia worków i tak dalej, to ją mamy w planach tam jakieś beczki kupić. Albo beczkę jedną, taką tysiączkę czy coś takiego i na paliwo, bo tutaj blisko stacji nie ma, daleko tam do tej stacji, jak paliwo potrzeba, to tą 30 lecieć, a jak karnistry to się bawi, blumbra i w ogóle. To jest po prostu poezja. To zapnij obciążnik. No, poezja. Obciążnik się zapnij od tego jeszcze. No, a w następnym odcinku już myślę, że będziemy robić akcję kukurydza bądź buraki. No, te dwie akcje chcę na odcinkach robić koniecznie. No, jeszcze, ej, nie widzimy rzepak w tym roku siejemy? Nie wiem. Które tam po burakach, to? Za późno będzie. No to zasiejemy tam, gdzie jest to błoto takie. I na górce tam, tak, to jest tam, gdzie jest. Gdzie jest błoto? No tam, na środku pola, to jest okrągłe błoto. Tam? A to miała być kukurydza. A, no to dobra. Może tutaj, gdzie teraz gruberujesz, co? No, w sumie można. No, tu się walnie i będzie git, ale dopiero zobaczymy, bo ten... Zobaczymy, o to idzie mechanik warsztat. Ten siewnik, czy on rolki będzie miał do rzepaku. Ale raczej tak, no bo plana jest kupić właśnie siewnik ten 3-metrowy wraz z agregatem z hydropakiem. I zatorek by już miał sobie z czym latać po prostu. Byli git. Dobra, muszę dojechać jeszcze tam, żeby nie pomylić, gdzie ten, mogę do pojechać, tam drugi raz tam dojechał. Nie, Miki tam raz jechał, a ja nie jechałem. Byłem tam raz, a no byłem ze zbożem. No, ogólnie Miki, jakbyś w miarę szybko się zrobił z lubelowaniem, albo masz po 30 przyczepę? Nie. No, już nie powiem. A to chcesz? Czy ten... Czy my mamy, nie mamy soli czasem na silosie? Bo właśnie nie jestem pewien, czy była sprzedana, czy nie. Chyba była sprzedana. No, no, no. Bo właśnie chyba teraz cena jest. Nie wiem, czy ta cena jest. No, na pewno jest wywieziona, bo jest 4,5 tony, także będzie wywieziona, nie? No, ale mało mi jej ludzi, nie? No tak, ale 4,5 tony, bo to jest chyba tak jak było oryginalnie, nie? Ej, nie, to się sypnie tam krową, tym. Nie wiem, to za drogie. Ale mi się wydaje, że my sprzedaliśmy. No, ogólnie za te pieniądze już powiedzieliśmy sąsiadowi, że już dzisiaj Miki poleciał, panie sąsiedzie, my tu zaraz kupujemy od pana to pole, to pan musi jeszcze... Tak, to pole od niego będziemy kupować. No, będzie to pole, te dwa pola nawet. No. Zobaczymy, jak potem... Gdzie to pole?
No, zobaczymy, co tam, jaką cenę nam tam wynegocjujemy sobie z naszym sąsiadem. Ja tam z nim pójdę. No, troszkę nie pójdzie. Dobro. No, odcinek taki trochę wszystko i nic, można powiedzieć. Ale jeszcze ten, ogólnie jak się słowo zbierze, to chyba sobie Miki na gruberka wsiądę, dobrze? No dobra. Będę ci tam docisku na gruberze będę Dobra. chyba. Pałek będziesz kręcił. Och. Będę trzymał, żeby go nie. Zostaniesz w korbie, jedziesz Będę trzymał, kręcić. żeby go nie urwało. O Boże, a tu słomy mają trochę. W sumie nie, no, zawsze mają więcej. Wiatry już mają pewną, gdzie nas zesunie. Tu stupaki układają, ale trochę się przyjmują. Bo oni tą sumę gdzieś później wywożą, nie? Ja tam nie wiem. Ty, ogólnie z przyczepy powinno wziąć, nie? No. Czekaj, jest tu trigger? O nie, to. To. Jest tu trigger? Odkupu od sprzedawania? Musi być. No właśnie nie wiem, bo... Aha, ten trigger takie coś pomarańczowe powinno być oznaczone jakby. Tu nie ma, no kurde, nie gadaj. To niezły skup słomy. Polecam, kurde. Czekaj, jednego balota rzucę. No, Holender. Idziemy i nie idzie. Choinka, jasne. Dokładnie. No nie, jeszcze baloty porzucałem z przyczepy, no super. Michał, ty to potrafisz, nie? Ogólnie teraz nie patrzcie, co się będzie działo. Dobra, moment. Oj, Miki, dobra, chodź tu do tej 900, a ja. Polskie płody rolne, nie? Jesteśmy tu? Tak. To nie da się też sprzedać? No nie, no kurde, jeszcze mi balot uciekł jeden. No to przyjeźdź tą 900 tutaj już, zaraz się wykombinuję z tym balotami. Może sąsiadowi sprzedamy. Dołożymy mu w gratisie do pola. No czekaj, Aldes, krowa, wióry, żyto, owies, grass seed, słoma bele, za bele, za 1000 litrów, ile jest tutaj, cen tanio, tanio ta słoma, ale tam tyle, co my mamy na sprzedaż, to gdzie ten skup może być, jeszcze objadę tu gdzie indziej, zobaczymy, no ale porąbana akcja. Dlatego, że z modów są tyle, idzie. Dobra, Miki, weź tą 900, a daj mi się do zatora tepnąć. O, dzięki. Pa, obciążnika nie wziął. Wyrwie na koło. To ty gdzie na koło? Nie wiem, zatora. Dobra, ludzie, czekajcie, ja to muszę po swojemu pootwierać. Nigdzie tutaj się. A czekaj, gdzieś byłem jeszcze i była słoma. Za, Znowu. idź, z buta zobacz na PGR, że nie ma tam. Weź no i tam zobacz, może tam jest, ale kurde, lotek po tej całej mapie, no ale tam słoma jest i ten, po deskiej ten też jest, że tam jest, no dobra, trochę fajnie, ty tu gnojowice wylałeś już? Tak. Ja mam tu, ja mam tu Ile już jestem? Tutaj niby jest słoma, nie? ale nie widzę triggera to. No dziwne, dziwne. Nie no, trigger to nie jest. Może, że te baloty są te modowane tak jakby, nie? A weź no tam może zostań tą 900, kiedy już pojechałeś, nie, została tam. Czekaj no. GS Out Bail. Aha, no dobra, nie da się. I tak już zostawimy to. A ten, ja wracam dalej do robienia zatorem tutaj pracy. Ogólnie No zatorek. i gruberuję i pewnie skończyłem, bo ja się troszeczkę śpieszę. No, ja ten zgrubaruję i skończymy, i sobie będę renderował, bo dzisiaj chcę to wrzucić na 18. I bo ja nawet lekcji jeszcze nigdy nie robiłem, muszę to odrabiać. No ja też nie, ja dopiero co wiedziałem. No,
Ale lepiej tak od razu po szkole nagrać, a potem jak mi się będzie renderowało, lekcje zrobić i potem jak się lekcje zrobi w ogóle, to już potem napierdalać znowu. O ma. No bo wiesz, no tak to sobie, jak będzie mi się renderowało, to sobie będę lekcje robił, a tak to, tak jakbym wrócił do Boże, szkoły. ten tu się poprzecinał. No jak? Weź tą dziewiąca, tą zjedźmy tu. Jednak, bo ten, bo tak to po szkole wrócisz i marnujesz tak jakby pół godziny, a tak to dwie czynności robisz, nie? Pół godziny. O matko. No bo i ci się Pięta, nie? wrenderuje i to, nie? A jak masz dużo lekcji, to jeszcze zdążysz wrócić. No, co prawda na twoim internecie by może się nie zdążyło. O, ja pamiętam jak to było po nocach odcinki widziałem na początku. Ojej. To były czasy. Bo chciało, ktoś to będzie, chciało. No. Dobrze, że ta przyczepa się tak nie wywraca jak tamta na ten, na live. Boże. Już by leżała. No. Tylko, że tam teraz też wysoka ogólnie, nie? Jest więcej balotów i ogóle. No i ma takie balonówki. Tam jakby były tirówki, to by się tak pewnie nie przewracały. Jak są takie balonowe, to... Nie wiem, nie wiem, nie znam się. Ale ten jeszcze, ten, gdzie by ten słowo można chodzić? Do obory ten Miki się, do chlywni się po prostu rzuci, tu gdzieś jeszcze ścieli i tyle, nie? To taką ścianę... No. No, bo tutaj jest, jest tam maska ta, Seasons, tam może leży. Dobra ludzie, łapeczka w górę, komentarzyk, jak ktoś dostał do tego momentu, możecie napisać hashtag nie udało się sprzedać belek, albo hashtag, hashtag Zetor i Lemken. Hashtag Zetor i Lemken napiszcie w komentarzu, jak ktoś dostał do tego momentu. Łapka w górę, subik i trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć! Cześć!